Mimo corocznych apeli aktywistów, przyrodników i opiekunów zwierząt, wiele osób nadal decyduje się spędzać Sylwestra przy akompaniamencie petard i fajerwerków. Ekolodzy zaznaczają, że cierpią przy tym nie tylko zwierzęta domowe. Szczególnie negatywne skutki odczuwają także te, które żyją dziko w miastach i lasach. Wciąż mówimy o zachowaniach empatycznych względem zwierząt domowych i towarzyszących, a tak naprawdę w dzikiej przyrodzie też odbywają się fatalne rzeczy z punktu widzenia populacji. I takich przykładów jest całkiem sporo, nawet w odległych miejscach, nie wiem, lwy morskie na wybrzeżach Chile po prostu są bardzo mocno wystraszone od fajerwerków. Ludzi oczywiście najlepiej przekonują pieniądze, więc podam przykład z Arkansas, gdzie parę lat temu takie ptaki, epoletniki, jaskrawoskrzydłe, rozbijały się od huku fajerwerków, wystraszone, rozbijały się o szyby budynków i ktoś by mógł machnąć ręką, pospolity gatunek. No tak, ale zabiło się ich tak masowo wiele, że sprzątanie i akcja weterynaryjna i epidemiologiczna kosztowała 5 milionów. Także to jest po prostu koszt tego wszystkiego. Na dzikie zwierzęta oddziałuje nie tylko huk i błysk fajerwerków, ale także zapach samego prochu. Problem dotyka także naszego podwórka. Jest też taki przykład, można powiedzieć, bardziej poznański, że ptaki krukowate, które nocują w mieście albo na peryferiach, czyli głównie gawrony i kawki, ale też wrony siwe, też są bardzo płoszone w ten dzień. Spłoszone ptaki, czy w ogóle ogólnie spłoszone zwierzęta mają taką cechę, że defekują, czyli wypróżniają się ze strachu. W ten sposób zanieczyszczając różne obiekty, pomniki, samochody, denerwujemy się na to, ale zapominamy, że wina leży po naszej stronie. Sytuacja może przybrać niebezpieczny wymiar także dla ludzi. Spłoszone zwierzęta leśne, takie jak dziki i sarny, często zbliżają się do szlaków komunikacyjnych. Dlatego kierowcy, którzy postanowili świętować bez kieliszka i będą wracać nocą do domu, powinni zachować szczególną ostrożność. Jakub Pięta, Puls Dnia.